Witam cię serdecznie, drogi widzo, na kanale Szoteu. Jak to nie subuje, ten pała. No już jedzie po bok z Dela Karetka tutaj, bo za szybko filmy wypuszcza. Kolejny odcinek Opery Mydlanej od Bombela będziemy oglądać dzisiaj. A ty sobie zajrzyj na twitch.tv/diabeł60, wypalim transmisję na żywo, widzu. Konopski demoralizator, revocatio fake konta, hacking w influ. Matko Boska. Witam moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie Mateusza Spysińskiego, Rewo Konopskiego, troszkę... O widzisz, Mateusz Spysiński, bardzo go nie lubię, więc idealnie. ...wardęgi, ale na tapetę weźmiemy sobie również fake konta na YouTubie, hacking influencerów, temat Casio, tak więc myślę, że odcinek będzie dla was satysfakcjonujący. Zapraszam do oglądania. Rewo, przyjrzałem się twojej działalności od momentu naszego wspólnego podcastu. Miałeś moment ego topa i w sumie trochę nadal jesteś. Ale stonowałeś się, przeprosiłeś też widzów i tak dalej. No ja generalnie lubię słuchać ten zgrzyt, nie będę ukrywał. Ludzie jakiś czas temu zarzucili ci brak umiejętności przyjmowania krytyki. Odniosłeś się do tego, ale dalej nie udzieliłeś odpowiedzi na parę takich nurtujących pytań, które do ciebie mam i właśnie ci je zadam. Na jednym ze zgrzytów powiedziałeś do Gimpera: nie jest ci wstyd, że współpracujesz z Fame, który współpracował z Kidrop? I powiedziałeś też, że to, że współpracujesz ze Storm Media, który współpracuje z Kidrop, to głupi argument. Powiedz mi dlaczego, bo uważam cię za logicznie myślącą osobę, a mimo wszystko to, co tutaj widzę, jest mega głupie. No jak? No czekaj, nie rozumiem. Ale zdajesz sobie bąbel z tego sprawę, że kurwa agencja, która zarządza influencerami, ma nie tylko jedną współpracę, kurwa, która sobie istnieje, tylko jest ich dużo. Jeżeli dany twórca nie chce brać danej współpracy, to wtedy jej nie bierze. I tyle. I nie rozumiem tego. Jeżeli wytłumaczysz to tak, że Gimper promuje swoją twarzą federację, która współpracowała z Kidrop, a ty nie promujesz swoją twarzą nic związanego z Kidropem, ale współpracujesz z agencją, która między innymi... Ale kurwa, typie, jesteś główną twarzą Fame'u. Byłeś przynajmniej. I Fame był promowany przez kurwa Kidrop. Znaczy Kidrop był promowany przez Fame, sam sobie. Więc jesteś hipokrytą, kurwa, o czym ty gadasz, bąbel? ...ma ciebie w portfolio i wykorzystuje cię do tego, by rekrutować nowych influencerów, i niektórzy influencerzy zgadzają się na to, żeby dołączyć do Storm Media, bo są na przykład twoimi fanami, po czym ci influencerzy zaczynają promować Kidrop. Nie jest to dla ciebie niemoralne? Biorąc pod uwagę, że wiesz o tym, że Storm Media miała Kidrop na wyłączność i to oni zajmowali się wiralową promocją tego kasyna? U Stanowskiego wypowiedziałeś się o tym, że nie wiesz, czy chciałbyś mieć prezydenta na podcaście. No okej, okay, ale bo wiesz, ja powiem szczerze, że jakoś super... Zrobiłbyś wyjazd z prezydentem? Tutaj, za tydzień może być. Co byś powiedział? No wiesz, no biznesowo to wiadomo, że to się skleja, nie? Ale w ogóle, czy chciałbyś? Nie. Dlaczego? Ale powiem dlaczego. Bo nie czuję, żebym się nadawał do takiego wywiadu z taką osobą. Okay. No szczerze, absolutnie. A jakbyś miał swój kanał i miał osobę, która by się nadawała do takiego wywiadu, chciałbyś, żeby na twoim kanale... No to tak, no wtedy tak? Biznesowo to bym powiedział, że tak, to się skleja, tak. A tylko biznesowo, czy także pod względem po prostu dziennikarskim? Nie wiem, czy to... No bo to też sam przyznaję, znaczy nie wiem, bo nie wiem, czy tak przyznałeś, że to nie był jakiś przełomowy materiał i że dla ludzi też to nie było jakieś nie wiadomo co, że okej. Okay. Okej, okay, że to była rozmowa i że też nie jakieś wielkie dzieło. Natomiast chciałem nawiązać do tego... Promujesz agencję, która budowała stronę Kidrop, a ty ciśniesz Gimpera, czy jest mu wstyd, że współpracuje z Fame, który promował Kidrop? No dobra, okej. Okay. No w tym kontekście to jest rzeczywiście chujowe, że wypomina to Gimperowi, a... No dobra, no to tu rozumiem przypierdolkę teraz, ale dlaczego się Bogdel sam przypierdala, który sam jest kurwa w stronie tego promowania, jeżeli byśmy tak na to patrzyli, bo jest główną twarzą kurwa Fame'u, jeszcze raz przypominam, mimo wszystko, mimo tego, że już nie wiem, czy jest, współpracuje, czy nie współpracuje z tym Fame'em, on był kurwa główną twarzą i zdałem, że to on właśnie załatwiał te rzeczy, więc... whatever. Ustosunkuj się do tego. Dodatkowo... Ja tylko mówię, ja teraz, żebym był jakimś wielkim przeciwnikiem Kidropa, wręcz przeciwnie. Jeżeli by był znowu legalny, kurwa, w Polsce, to bez problemu bym wziął kolejną współpracę z Kidropem, bo według mnie kwestia moralności to kwestia bardzo mocno subiektywna. Dla niektórych będzie to moralne, dla niektórych niemoralne. Dla mnie jest moralne ze względu na to, że mówiłem wam, jeżeli w grach, kurwa, jest to wszystko dostępne, to dlaczego zewnętrzna strona nie może z tego korzystać? A przy okazji bardzo lubię ten temat, więc tyle. Cały czas będę wam powtarzał, żeby było, kurwa, jasne, że kurwa, ty też kiedyś promowałeś i zresztą mamy teraz inną współpracę. Whatever. Mam też pytanie od Wykopu, bo poproszono mnie po prostu, bym ci je zadał. To nie jest ofensywne z mojej strony, tylko po prostu kontrowersyjne i jestem zwyczajnie ciekaw twojej odpowiedzi.
To jest osoba, której najbardziej ze wszystkich nie należą się pieniądze, które... Baj Delty teraz wyciąga wszystko na wszystkie, żeby położyć dywaniko syfo, doprowadzić do przejedzenia, tak by wszyscy zaczęli z tego samego pułapu. Ale pierdolenie z potencjalnym wywiadem z prezydentem, Rewo nie czuje się na tyle, żeby zrobić wywiad z prezydentem, ale jakby miał kogoś, kto się czuje, by to zrobił, to dobrze odpowiedział. Znaczy, no kurwa, jeżeli się nie czuje na ciłach, może dla niego to nie jest po prostu coś, do czego by dążył. No jakby, kurwa, jak ja bym był dziennikarzem, z wykształcenia docelowo jestem, też nie chciałbym robić, kurwa, wywiadu z prezydentem. Może ze względu też na to, że nie czuję sympatii do polskiej władzy i dla mnie by było, na pewno ze strony biznesowej, jeżeli bym dla jakiejś gazety robił, to na pewno by to było dla mnie opłacalne, ale z mojej osobistej bym miał totalnie wyjebane w ten materiał, nie? Zarabia. To jest akurat bullshit. Bo robisz... Chodzi mi, że pierdolenie ze strony Boxdela. No Boxdel cały czas pierdoli. W tych trzech materiałach pierdoli takie bzdety, że kurwa szkoda go słuchać, nie? Dobrą robotę, chłopie, więc easy. W każdym razie prawdą jest, że przez 100% swojej internetowej kariery jedyne co robisz, to gadasz o innych i komentujesz ich zachowania. Nie zrobiłeś nic ciekawego i sam w sobie jesteś nudny. Nikt by cię nie oglądał, gdybyś zmienił content. Jakieś psztyczki typu nudny pies i tak dalej sobie darujemy, bo ja tak nie uważam. W każdym razie, jak będziesz oglądał to na transmisji, to jestem zwyczajnie ciekaw, jak na to odpowiesz. Mam do ciebie jeszcze dziesiątki pytań, Rewo, ale zacznijmy najpierw od tego. I jeszcze co do face to face'ów z ludźmi, to musisz przygotować... No dobra, czyli wytknęli kurwa teraz Rewo, jakbyś robił inny content, to byś był chujowy. No też dlatego robi ten content, w którym ludzie uważają, że jest dobry, no. Nadal nie rozumiem tej przypierdolki, no. Myślę, że, no nie wiem, jakby Rewo sobie kurwa streamował granie w Path of Exile po nocy, gdzie by zamulał pizdę. Ja na przykład nie jestem w stanie Rewo słuchać osobiście, no nie lubię jego contentu, bo jest zamulaczem strasznym mimo. Ale, no niektórzy lubią, nie? No i w tym schemacie takim oferkowym i tak dalej, no wydaje mi się, że się w miarę odnajduje i tyle. No normalne, że nie chciałbym u niego gamingu czy czegokolwiek innego kurwa oglądać. Rewo streamował Residenta 7 i Twu Village, no whatever. Co z tego? No ja bym nie chciał widzieć u Rewo. No ale ja pierdolę, powiem wam szczerze, na Twitchu mamy dużo większych kurwa twórców niż Rewo, którzy są kurwa 3 razy nudniejsi niż Rewo, więc ludzie obejrzą całe gówno, nie? Byle coś leciało, to i tak to obejrzą. Szczególnie jak mają kurwa poniżej 12 roku życia, to już w ogóle chuj, leci to leci. To wywać się bardziej, bo jeśli chodzi o Stanowskiego, to o wiele rzeczy mogłeś się zapytać, a korzystasz głównie z opinii w komentarzach, co zresztą wytknął ci nawet twój odbiorca. Co do twojej wypowiedzi na temat mnie i na temat tego, że atmosfera nie sprzyja tym, bym komunikował po prostu to, co nagrywam teraz, to ja też jestem tego świadomy. Przez fakt, że wiele razy nakłamałem, jestem mało wiarygodny. Uczę się siebie i nie mówię, że nie popełniam błędów, ale właśnie dlatego chcę konfrontacji, czekam na nią. I to jest właśnie moja terapia. Kasio Znaczy, rozumiem, że to jest taka terapia, kurwa, boxdelowa, że chodzi się do wszystkich przypierdala po kolei, tak? Bo oni się do niego przyjebali, to on teraz się spłacze do wszystkich po kolei, okej. Okay. Wiedział się. Wiele komentarzy pojawiło się od boxdela. Nawet widzę, do Kasio się tutaj spłacze. Stary, to jest gościu, który nie skończył podstawówki, także... Na czasie. O boxdela czy od boxdela? Tak, wchodzi tutaj w interakcję z widzami na Ale boxdel jest na czacie? Na to wygląda. I wygląda na to, że jest to konto oficjalne. Ciekawe, czy twoi koledzy są tacy lojalni. Zobaczymy niedługo na filmie. Czy ty spodziewasz się jakiegoś filmu i jacyś koledzy, którzy potencjalnie mogą wyjść nielojalni? Ale co, ktoś tak pisze? Tak, tutaj jest dłuższa dyskusja, natomiast nie mogę się dokopać do początku tego. Więc ale że Boxdel mi mówi, że na mnie jakiś film jest nagrywany? Być może właśnie sugeruje, że w przyszłości taki się pojawi. Ale to ja, proszę bardzo, bo ja nic nie mam do ukrycia, ja tam, wiesz... Kasia to... za dużo sobie pozwala. W ostatnich dniach dzieją się jakieś chore rzeczy. Spoofing kart SIM, hakują telefony influencerów, że wydzwaniają do kogoś z ich numerów. Wczoraj na transmisji pokazałem, że jakiś gość z nickiem Boxdel ma weryfikację i pisał coś na kanale Prime w stronę Kasio. Okej. Czemu to jest w ogóle tu? Lol. Patrzcie, co to za kanał jest? Ty, beka w chuj, no. Znalazłem cię, gościu. Czemu ty masz weryfikację? Just only S. Dziennikarze freaków oczywiście są na tyle tempi, że nie sprawdzili, czy to rzeczywiście ja. Kolejny błąd mediów. Na to wygląda. I wygląda na to, że jest to konto oficjalne. Zadali pytanie podkręcające i prawie skłócili... Ty, ale to wystarczyło, kurwa, tylko wejść na ten kanał. Miał 0 filmów, 135 tysięcy fejków, kurwa, i weryfikację mu klepnęli ze względu na to, że stówę wbił. Czy tam jakiś próg przejebał. Tak to wszystko działa i się nakręca samo. Mateusz, obejrzałem twój film, po czym zanurzyłem się w filmy, które nagrałeś w okresie, gdy pisałeś do mnie wiadomości wspierające,
i nie zmieniam zdania. Dalej uważam, że zachowałeś się jak fiut. Nazwałem cię Spasiński, bo to memiczna ksywka i mnie rozśmieszyła. Ty w tym materiale tłumaczysz się przez 30 minut, co i jak nam nie mówiłeś w tych materiałach, omijając też sporo rzeczy ze streamów, które były gadane, a przede wszystkim te miniaturki, stary, podprogowo sugerują... Dobra, ale kurwa, Spysiński to jest taka chorągiewa zajebana. On cały czas tylko nagrywał jakieś filmy na temat tej Queen of the Black. Była ta dziewczynka, kurwa, taka pierdolnięta, co później chyba pornusy zaczęła kręcić, mówię. Jakieś OF-y, kurwa, inne obsrane sprawy. Cały czas... O kurwa, to jest ostatni film na jej temat, więcej już kurwa nie będę nagrywał. Minęła cała playlista na temat tego, wiesz, tej laski gdzieś tam u niego kurwa na kanale i gość tylko sobie farmi wiusiki na jakiejś kurwa głupiej dziewczynie, chorej psychicznie. No kurwa, tragedia, nie? To jest taki najgorszy sort komentarzy, nie? To jest troszeczkę jak macie właśnie jakiegoś Gimpera Konopskiego. Macie nawet tego Rewo na samej górze i to jest taki highly fame MMA, a na dole masz tego pierdolonego Prima, nie? I to jest właśnie taki Spysiński, kurwa, beka. ...mówiące ludziom, by źle o mnie myśleli. Nie chcę się rozgadywać na twój temat, bo i ja, i ty dobrze wiesz, że byłeś też trochę jedną z owiec w owczym pędzie. Czerpałeś trochę z wyświetleń w tamtym czasie i z tego chodliwego tematu. Ale clickbaity w stosunku do mnie na swoich miniaturkach, które robiłeś, mi się nie podobały i mam do tego prawo. Mam prawo do tego, by cię skrytykować. A twój tweet podpalił po prostu ląd, który i tak już mam krótki. Mimo wszystko wymieniłem z sobą dziś parę wiadomości, trochę popisaliśmy. Też nie ukrywam, że mam jakiś sentyment do ciebie. To tak już nawet MMA VIP, czy jakoś tak? Zakończyliśmy to na sali inwestycznej? To był prime, kurwa, nie MMA VIP. Ja też jestem świadomy, że twój tweet w moją stronę odpalił działa. Ja mam krótki ląd. Mogłem zachować się po prostu bardziej z klasą, pisząc do ciebie na PW, niż cię wyzywać. To akurat był błąd. I Royal Division, okej. Też dużo widzów ma rację, że atmosfera, w której są przekazywane te moje treści, nie sprzyja mi. Dlatego będę starał się to poprawić. Ktoś pisze, że boję się Wardęgi albo Konopskiego i najczęściej piszą to jakieś dzieciaki. Gargamela też się każdy bał, a okazało się, że znęcał się nad kobietą. Nikt nie jest krystaliczny. Ja rzucam na razie stare granaty i czekam zwyczajnie na ich ruchy. Nitro wie, że do jego filmu nie dałem kompletnie nic, bo nie chciałem się demaskować, ale nie wspominam o tym, bo nie chcę zgrywać kozaka, tak jak teraz na przykład. Ciekawe, że Bogzel spamuje argumentem pisania z czternastką, a nigdzie jakoś nie wspomniał, że głównym zarzutem jest to, że rozesłał jej nudesa między ziomkami, a nie tylko, że z nią pisał. Tak tylko przypominam. Daj mi, dziękuję za 39. Na temat nagiego zdjęcia. Nie było nagie zdjęcie. Sam Konopski odpisał mi wiadomości, że widział je i nie było nagie. To też jest fałszywa narracja, która została nadana tej sytuacji przez głuchy telefon mediów. Tego nie powiedział akurat Wardęga ani Konopski. Ola wybaczyła mi moje szczeniackie zachowanie, a ja się tego nie wypieram. Nie potrafię jednak zrozumieć jednej rzeczy. Zostałem zaatakowany tą próbą S, a z Olą mam bardzo dobry kontakt cały czas i bywała nawet na konferencjach Fame, jeszcze przed Pandora Gate. Nie rozumiem tego, czemu w pewnym momencie po rozmowie z Konopskim była tak negatywna do mnie. Ale to już historia i pewnych rzeczy już nawet nie chcę się dowiadywać, bo są dla mnie bolesne i dla drugiej strony też. Bogzel wypomina Bubsmana Wardędze i porównuje jego sytuację ze swoją, a nie bierze pod uwagę, że Sylwester nie tuszował swojej sprawy, nie wysyłał ludzi na w ogóle Poland, by nie doszło do publikacji materiału, nie płacił poszkodowanym, by podzwycofały się z materiału, no ale wiele osób nie dostrzega tych szczegółów i będą lecieć za tłumem. Nie tuszował? To jak mi wyjaśnisz kłamstwo związane z tym, że niby ma zgodę wszystkich dziewczyn, które nagrał? To dla ciebie nie jest tuszowanie sprawy? Zamiatanie pod... Nie, no to kurwa był giga bullshit z tym akurat, no z tym, że miał pozwolenie każdej laski. Iwan, przeczytam ci pewną wiadomość. Hejka, a propos inicjatywy Wardęgi, które przedstawiasz w filmie, nie przemyślał on jednej bardzo ważnej rzeczy. Kobiety, które dotyka rak piersi, a to bardzo duży procent społeczeństwa damskiego, to nie jest łatwy i przyjemny temat. Tym bardziej temat jak dla mnie dla kontentu czy żartów, a przynajmniej nie w tej formie. Kobiety często młode, dowiadując się o chorobie, są przerażone, bo taki rak może być złośliwy, może spowodować utratę jednej lub obu piersi, a nawet śmierci. Tak więc tuszowanie tej chujowej produkcji kłamstwem, do którego nie odniósł się jeszcze Sylwester Wardęga, według mnie jest chujowe. I mam prawo komentować to. Poważny dziennikarz. Według mnie chujowe zachowanie względem tej chujowej produkcji jest chujowe. Pozdro. Bo nikt mu tego nie wytknął.
Ja nie zapłaciłem żadnej dziewczyny za wycofanie się z materiału. Osoba, która pośredniczyła w kontakcie pomiędzy mną i Olą w trakcie Pandora Gate do pierwszego spotkania, powiedziała mi, że będzie tak, że możliwe, że będę musiał zapłacić dla Oli. Ale okazało się, że ona tego nie chciała. Nie chciała nawet pieniędzy za wywiady, które były jej oferowane przez jedne z największych mediów w całej Polsce. Udzieliła wywiadu tylko dla Wontora. Dobra, Klonop. Piękne artefakty poznajdowałem u ciebie. Dziś w daily zarzucę ci takim, bo mnie bawi po prostu, a do twojego materiału, który miał już wyjść wczoraj, na pewno ci się przyda. Żebyś sobie znowu wpierdolił jakieś poprawki do filmu. Bo jak będziesz gadał o Kidropie, to pewnie o tym nie wspomniałeś, więc od razu dorzucam ci do materiału kolejny artefakcik z twojej strony. Miesiąc temu na twój kanał wylądował materiał o tym, że Freeze demoralizuje młodych widzów. Nagrywa jakieś cringe filmy z zakładania pieluchy, czy to, że tam dał pijawkę komuś na przyrodzenie. Rzeczywiście, cringe'uwa w chuj, nie? Dobra, jest! Cicho, to jest Jackass prawdziwy! No ale mając świadomość o skarku, że materiał będzie kierowany i proponowany przez YouTube również dla widzów Gen Z i Freeza, dałeś chociażby tytuł Freeze demoralizuje młodych widzów, pozwoliłeś sobie na lokowanie betklika zakładów bukmacherskich w tym samym materiale. Muszę z wami porozmawiać o ostatnich, naprawdę niepokojących materiałach Freeza, szczególnie patrząc na... A, no dobra. A to też ciekawa przyjeba, ale to też niejednokrotnie było widać a propos tych, kurwa, Konopa. Też się przypierdalał do Kidropa, ale później sprzedaż skinków też, kurwa, jakoś tam, pamiętam, była reklamowana w którymś filmie. No, ale to jest to wszystko, kurwa, hipokryci. Ale też Bekę mieliśmy, kurwa, z młodego parę razy. To do jakiej grupy dociera on oraz jego grupa, family, friend. Ale to taka w chuj, że chłop, kurwa, na materiale, w którym jebie Freeza za to, że dzieci demoralizuje, bo klika, kurwa, reklamował. No tak, no tak. Liminionku. Betklik wprowadził nową opcję udostępniania waszego kuponu, z którym możecie się podzielić ze swoimi znajomymi. W trakcie rejestracji możecie użyć kodu Konopski, który da wam zwrot stawki w formie freebetu do 200 zł, gdy wasz pierwszy postawiony kupon okaże się przegrany. Promujesz hazard na odcinkach. Tymczasem kto pracuje... Tak, tak, ale to jest... No oni wszyscy są, kurwa... Bąbel się przypierdala, ale mówię, on się przypierdala też do dwóch sponsorów, kurwa, których najprawdopodobniej sam załatwiał do fejmu, nie? Więc dlatego mam bekę przez to. Które trafiają do młodych widzów. To jest według ciebie lepsze niż to, że ktoś założył pieluszkę? Nikt wam teraz nic nie wypomina z komentatorów, z kanałów newsowych i tak dalej, bo się was boją, bo macie z Wardęgą za duży zasięg. Ale ja się nie boję i mogę być sam przeciwko wszystkim, przeciwko każdemu komentatorowi. Dla mnie to nie ma różnicy, nieważne co na mnie wrzucicie, nie obchodzi mnie to. Mnie nie chodzi o to, że ktoś promuje sobie Kidropa czy Betklik. Ja nie robię z siebie autorytetu, wytykając komuś, że kogoś demoralizuje. Uważam, że każdy ma prawo wyboru. Mnie wkurwia tylko to, że robisz z siebie anioła patrona moralności samemu, mając korzyści majątkowe z demoralizowania młodej widowni. Bo jak wiemy, materiał, który trafiał do młodej widowni, ten, o którym mówię, nie ma plus 18. Ale to akurat słusznie zauważył Bąbel. To jest akurat spoko film, jeżeli chodzi o Bąbla. Jakby on wychodzi na to, że w tym filmie, ja sobie zdaję z tego sprawę, kurwa, że miał tę współpracę i on ma w nich totalnie wyjebane, że ktoś brał w nich udział i że promował te rzeczy, ale to zazwyczaj są osoby, które w bardzo podobnych rzeczach udział brały same to promowały i po prostu wyciąga im hipokryzję. No i słusznie, kurwa, ale z Konopa to ja się śmieję milion razy, że jest giga hipokrytą, bo w co drugim filmie jakąś hipokryzję nakurwiał, więc beka. Fame, Cloud Prime i inni użytkownicy promujący hazard w jakiś sposób nie robią filmów, że ktoś kogoś demoralizuje. Nie implementują do tego typu materiałów wstawek z Betklika. A ty tak. I to jest clue tego wszystkiego. No to słusznie ich podsumował, prawda. No ale mówię, no to nie jest jedyna hipokryzja u Konopa akurat. Mówię... No też nie można traktować, kurwa, Konopa jako autorytet moralności. Omijając już fakt, że to jest, kurwa, jakiś 20-latek, nie? To, że został wrzucony na głęboką wodę, wcale nie oznacza, że jest, kurwa, najmądrzejszym człowiekiem na świecie. To, że u mnie fajnie skręcić filmik na YouTube'a i sobie przepisać rzeczy na kartkę, które, kurwa, ludzie mu tam podyktowali, ewentualnie do kogoś zagadać, żeby wyciągnąć jakieś informacje, nie czyni z niego, kurwa, najmądrzejszego człowieka w Polsce, to, kurwa. No, więc wydaje mi się, że no większość osób przynajmniej nie powinna traktować go jako właśnie giga autorytet.
My oglądaliśmy często Konopa ze względu na to, że lubię oglądać kurwa Konopa. Newsowe treści dobrze prowadzi. Według mnie najlepiej w Polsce. Dobrze się go słucha po prostu. Ale nie jestem dla mnie żadnym autorytetem. Po prostu mówi, co się dzieje aktualnie. Ale no hipokryzję to już niejednokrotnie mu akurat wyciągnęliśmy. No śmiesznie, śmiesznie. Telenowela trwa, kurwa.